Dzień dobry panie profesorze. Witam, serdecznie witam. Zapraszam w takie może nie oczywiste, ale okoliczności przyrody. Tak. Tak. Miło mi, bo to jest moje auto. A, zabraliśmy panu auto, to jeszcze tu nie przepraszamy się, bardzo. Tu nie siedziałem. To jeszcze nigdy. Nie mówiłeś, że to jest kradziony samochód. No. Tajemnica. Dzień dobry panie profesorze. Na tej pozycji nie siedziałem. Nasi jeszcze. Widzowie mówią tak, o nie, jak dzisiaj będzie sztur, to ja zrywam się, nie idę do pracy, będę oglądała na żywo, a nie później sobie z odtworzenia, więc wierzę, że będą mieli dzięki temu nie fajny program. Nie wiem, czy staniemy na wysokości zadania, żeby... Ja nie wiem, czy stanę, no ale pan tu chyba zawsze stoi na wysokości zadania, co bumelkę postanowili dzisiaj. Jak się pan ma? Tak ogólnie? Tak ogólnie. Wie pan... Mam poczucie stania z boku. To bezpieczna pozycja. Tak, ale usprawiedliwiona w moim wieku, w moim... Oj, to 70 lat, to jest w ogóle, co to za wiek? 70 lat. Ja się w tym płaszczyku dobrze czuję. Mimo, że... jak mówię... Od paru lat dobrych przygotowuję się do pozycji obserwatora świata. Przygotowuję się? Wciąż jeszcze? Tak, bo i świat nie puszcza za bardzo na obserwacje, bo ciągle jestem wciągnięty jednak w wydarzenia i zawodowo, i... No i tak temperamentem, że nie mogę się wyłączyć całkiem. Nie może pan, ale też świat panu nie pomaga. Widziałem, jak ostatnio Maciek bronił pana i pana rodziny, właściwie waszej rodziny, przed ludźmi, którzy zaczęli grzebać w papierach i wynajdować jakieś chore powiązania. No wie pan, to jest tak absurdalne, że ja nawet nie mogę się tym przejąć specjalnie, bo traktuję to w kategorii kompletnej fikcji i nieuzasadnionej, niezrozumiałej dla mnie agresji, ale no Maciek się zachowuje w porządku, no, że zabiera głos. Ja mam poczucie, że mnie to już nie bardzo wypada. Mhm. Tak samo jak nie bardzo mi wypada, nie wiem, tak na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach. Mhm. Ale nie wypada, czy jest pan czym zmęczony? Może źle powiedziałem, nie. Że nie byłbym wiarygodny. Z całym swoim dorobkiem? Talentem do fajnego komentowania? Tak, ale wie pan, no, jest coś takiego, że to trzeba robić z ogromnym zaangażowaniem i temperamentem. No, pan go ma. Ale muszę nim bardzo oszczędzać, żeby go użyć, ponieważ ja go muszę tego temperamentu używać bardzo często, co wieczór prawie. W związku z tym muszę bardzo tym oszczędnie szafować. Nie mogę się wykrzyczeć na wiecu i pójść grać, proszę pana. Dlaczego? No, no to już nie mam na to siły. Ale dzisiaj wiece potrzebują takich ludzi. No. Bo no to wiece się stały fajne społeczne. Ja w inny sposób chcę w tym uczestniczyć. Na scenie? Właśnie, nie. Wychodzi moja najnowsza książeczka. Mamy ją. Możemy niemożliwe. Użyć panu. Pan tak. Wozi w aucie? Ja wożę wszystko tu w aucie. Książki Jerzego Sztura? Tak, Jerzego Sztura. No, czytamy sobie na czerwonych spokój, światłach no. Po prostu. No. Tak. No tak, to mamy, jest ta książeczka o książeczka. Smokach. O moje smoki na dobre i na złe. No. I to jest jakby taka próba zajęcia stanowiska w czasie, kiedy wszystkie autorytety są zniszczone. Moim życiem, opisaniem różnych wypadków mojego życia i zajęcia stanowiska w wielu sprawach życiowych, rodzinnych. Politycznych też? Politycznych akurat nie chciałem. Mm-hmm. Nie chciałem, bo to się zmienia, wie pan. Za chwilę może być to nieaktualne, wszystko sobie... No daj Boże, żeby było nieaktualne, no. Także to polityki nie chciałem, bo to strasznie tak by było uaktualne. Ale skierowana jest właściwie, byłoby dobrze, żeby do ludzi młodszych ode mnie, żeby oni chociaż zobaczyli, po jakich piętrach drabiny ktoś się kiedyś piął, żeby no w jakiś sposób uzyskać szacunek społeczny. No i to jest moje udział na dzisiaj.
Ma pan rację. Wydaje mi, w tym sensie, że dzisiaj młodym się wydaje, że wiele rzeczy spada z drzewa tak po prostu. Tak. Że oni, takie pokolenie po prostu chcą tu i teraz rzeczy, na które kiedyś trzeba było sobie po prostu zapracować. To już... Tak, że to jest żmud. Ja nawet nie wiem, czy trzeba być na to obrażonym, bo oni po prostu nie. są z takich czasów. Nie? Ja, wie pan, uczę, no to no tak. ja codziennie ich mam przed sobą i widzę, że trzeba absolutnie uspokoić ich i jakby przygotować na inny rodzaj zachłanności na życie. Mhm. A to, że zachłanność, to dobrze, to mhm. dobrze. Tylko w jaki sposób, że brak im czasem często cierpliwości. Szybciej się zniechęcają niż my, nasze moje pokolenie. No i są jakby bardziej tacy, ci młodzi są tacy... ich trudniej ulepić. Wrażliwsi, tacy jak ten student, co mi kiedyś powiedział, że jeszcze tylko 3 negatywne uwagi ode mnie zniesie. No ja potem co będzie, proszę pana, zabije mnie, bo dobrze, że mnie pan informuje, chociaż że mam 3 życia jeszcze przed sobą, proszę pana. To i tak dużo, panie profesorze. No. Także trzeba ale uważać. Też, bo trzeba... ich trzeba podziwiać, w którymś momencie ja ich podziwiam za odwagę, że oni są właśnie w stanie coś takiego powiedzieć. I myślisz tak, sobie, kurczę, tak. przecież relacja między nami jest wykładowca-student, ale nie, to gdzieś znika. Tak, 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 tak. Oni... Ale mi się to czasem akurat podoba. No, czasem mi brutalnie sposób uświadamiają, że mój czas przemija. Kiedyś na zajęciach mówię, wiecie, bo tam robiliśmy tak coś musicalowego, chcieliśmy robić. Ja mówię, a przypomnijmy sobie takie filmy, gdzie był o tańcu, gdzie było dużo, no tam Grease, prawda, Gorączka Sobotni, no ja wymieniam swoje, no tak. swoich młodości. A oni zaczynają otwierać oczy, tak? No oni tam coś też dorzucili, a jeden mówi tak, ja zaraz, był taki polski film, zaraz ja sobie przypomnę, taki facet zabawy prowadzi, jak to się na W, tak? Jak to się nazywa? Tam go kopią pod stołem, a ten brnie dalej w swoje... Wypowiedział tego Wodzireja, czy nie? Ja mówię, no proszę panie, zróbmy przerwę. Zrobiliśmy przerwę, po przerwie przychodzą, klęczy przede mną, przeprasza, błaga mnie i ten... Ja mówię, nie, dlaczego pan mi uświadomił, jak to wszystko krótko trwa? Piękny. O jejku, a ma pan cały czas siłę. Może do tego, pan żeby... tu jechać? Tak, właśnie to jest po pierwsze pana samochód, to no to już zobowiązuje, a po drugie, ponieważ, ponieważ mamy taką zgodę, to sobie możemy śmigać. Dzisiaj akurat jest dużo remontów niestety. Po Krakowie też pewnie moglibyśmy pośmigać. No. Po Krakowie to ja sobie sam pojeżdżę, proszę pana, gdzie chcę. Jeszcze tylko 2 krytyczne uwagi od pana zniosę, wie pan? Tak, bardzo proszę. Więcej nie. Ma pan siłę jeszcze do tego, żeby ich uczyć? No, to jest dobre pytanie. Czasami się zastanawiam, dlaczego ja to, po co, jak mówi kontrabasista, po co ja to robię, po co ja to robię. Ale z drugiej strony oni mi dają energię. Oni mi dają energię i to, że dają mi jakąś taką pozytywną energię, że raz, że wreszcie jest jakaś celowość, że ja z siebie wyrzucam to, co umiem, to, co albo doświadczenia moje, że to nie zostaje we mnie, tylko że mogę to komuś podarować, to jest wielka satysfakcja, bo to za mało, to by było za mało, żebym ja to tylko dla siebie kumulował i właściwie taki sensowność nadają. Mi nadają sensowność temu, że to wszystko zdobyłem w życiu. Znaczy mówię o doświadczeniach. Pytam o to dlatego, że pan ma lat 70 i mówi o tym nie, żeby wypominać wiek, tylko przechodzę już do ciągu dalszego pytania. Dzisiaj wymyślono, że sędziowie w Polsce będą pracowali do 65 roku życia i później, choćby nie wiem, co się działo, wywalamy ich. Przychodzą inni, a w Stanach Zjednoczonych sędziowie właściwie nawet 90-letni wciąż orzekają. Wspomniał pan wcześniej o autorytetach. Dzisiaj z tym jest gigantyczny kryzys w wielu sytuacjach. To jest, proszę pana... Ja to traktuję w kategoriach rujnowania dorobku narodu, bo,
bo akurat taki zawód jak sędzia w mojej rodzinie bardzo był reprezentowany. Taki zawód jak sędzia, cały kapitał, jaki zbiera, on się z wiekiem kumuluje. Jak profesor Coll mi coś powie, to ja już się nie zagłębiam w to, tylko profesor Coll mi powiedział. Prawda? To jest dla mnie autorytet absolutny. I oddałbym siebie, gdybym miał jakąś sprawę, absolutnie starszemu sędziemu niż młodszemu. Bo to jest kumulacja doświadczeń, wiedzy, którą właśnie w bardzo dojrzałym wieku można sądzić nawet sprawiedliwiej, chociaż nie obrażając wcześniejszych wyroków. Tak. Także to jest, wie pan, ja to traktuję w kategoriach takich, jak były takie inicjatywy, żeby ortografię znieść. No, cały czas mam nadzieję. Tak, że to tego, to ja wtedy mówię, no to panowie, jak chcecie ortografię znieść, to jeszcze weźcie kilo i walwel rąbnijcie, bo to jest to samo, bo nie macie pojęcia, że język jest wartością kultury tego narodu, tak jak prawo tego narodu jest wartością tych właśnie dojrzałych sędziów. No, a już przekładając tu proporcją gardę, a przekładając to na sztukę, no niech pan powie, no to mnie też zwolnicie po 70? No co pan tam już będzie taki chodził? Mało, trochę jest to paradoksalne, powiem panu, bo jako rektor, jak byłem rektorem, to sam wzniosłem uchwałę do Senatu, że profesorowie w wieku 70 lat przechodzą na emeryturę. No, żeby nowy zastrzyk, żeby nowe pokolenia wchodziły i miały wpływ na jeszcze młodszych. I Senat dobrze. I teraz, proszę pana, oni mnie nie chcą puścić. Ja mówię, puśćcie mnie, bo ja to... Bo to ja przeczę samemu sobie, przecież ja mam 70, bo powinienem odejść na... Nie, bo jak pan odejdzie, to wydział straci uprawnienia. Także to mnie trzyma, ustawowe. Ale ja wcale nie mam... Trudno mi na to pytanie jest odpowiadać. No, chociaż o sędziach to jest poważniejsza sprawa. A mnie trudno, bo ja nigdy nie mam poczucia właśnie takiego emerytury. No, że to... w moim zawodzie aktora, albo takim wolnym zawodzie, że sobie pisarza napiszę, to wiek nie gra roli. Wręcz przeciwnie, myślę, że świat działa na korzyść. To znaczy pojawia się ten autorytet, którego, jak mówimy, w wielu miejscach zaczyna brakować. No, fajnie no się to, posłuchać to jest ludzi, moja obsesja, proszę pana. To jest moja obsesja, jak zacząć odbudowywać autorytet. A to współcześnie jest w ogóle możliwe? Może czasy są bez autorytetów i przyjdą kiedyś inni? Ale ponieważ ja, jak mając kontakt z młodymi, oni podskórnie chcą. Oni pragną. Kiedyś było tak śmiesznie, bo ja tak pytam o jeden film polski z tych starszych. Nie wie nic. Drugi tam, ten Zezowa też część, nie wie nic. I wreszcie oni już tacy skonfundowani mówią, panie profesorze, na wakacje, niech pan nam zrobi taką listę podstawową polskich filmów, które według pana trzeba oglądnąć. Dla nas, młodych adeptów sztuki. Gdzie znaleźć? To już my sobie znajdziemy. Na YouTubie. Tylko co? No i to jest kwintesencja, że oni biedni... Gdzie? To proszę bardzo. Szybciusieńko, w sekundę wystukać i tam na tym. Ale co to już nie bardzo wiem. Co im pan wpisał numer jeden? No to wszystkie, proszę pana, od Ewa chcę spać. Tam, gdzie się kochałem, w jakich aktorkach też powłączały Pola Raksa, proszę pana, Basia Kwiatkowska, Laz i tak dalej. No. Także to jest to. Więc czuję, że oni podskórnie pragną autorytetu. Chcą się oddać w czyjeś ręce, żeby im poradzić. Nie wyrażają tego. No, już świat polityki, świat dorosłych, czasem mediów, nie pomaga im w tym.
No, bo to już cynicznie jest. To prawda, ale grane, niszczone. Powiedział pan na początku, że stoi z boku i patrzy sobie na to wszystko. No staram się, nie zawsze mi się to udaje. Myślę, że czasy są też takie, że bardzo trudno jest nawet przyjąć taką pozycję obserwatora. Najbardziej mnie przeszkadza ta pogarda do prawa i kłamstwo. No, polityka zwykle na tym jest zbudowana. Ale może to wie pan, ale dawniej to było bardziej zakamuflowane. Ładniej zagrane. Ładniej zagrane i jeszcze otoczone już taką otoczką, że trudno było rozszyfrować to kłamstwo. A dzisiaj to jest tak prymitywnie, tak bez żadnej żenady. Jeszcze co mi przeszkadza, że bez wstyd. Że ci ludzie się nie wstydzą. Mówić głupio, mówić pod doktrynę polityczną. Ja bym się zawstydził na rany boskie. Ja się zastanawiam właśnie, jak nie słucham. Nie pokazałbym się przez 2 miesiące, a ten już na drugi dzień stoi i czeka na kamerę. Tak, to jest pokusa, natomiast zastanawiam się, na ile oni po prostu tacy są i ich publiczność wyborcy to korzystają, a na ile to jest tak, że oni wiedzą, do kogo mówią, więc się kompletnie dostosowują do tych ludzi i dlatego wtedy właśnie przyjmują taką maskę kretyna czasami. No wie pan, no ale jak on potem przyjdzie do domu i ja myślę, że oni wyrzucili wszystkie lustra zaraz po wygranych wyborach. Siądzie. Tatuś dzisiaj tyle nakłamał w telewizji, zjedzmy sobie zupkę. No tak to się odbywa. Jakaś taka słona, tato, może przestaniemy. Ojejku. No ale właśnie nie ma takiego poczucia obciachu, prawda? To zniknęło bez wstydu. Wstyd jest bardzo zdrową kategorią moralną, proszę pana, bo on powoduje, że jak się zawstydzę ogromnie, to już nie chcę tego powtórzyć. No tak. Gdzieś się douczę, coś poczytam, coś zweryfikuję. A jak się jest tego pozbawionym, to nie zależy mi na opinii innych. Mhm. Ja tego nie potrafię zrozumieć, że im nie zależy na opinii innych ludzi. Mądrzejszych. Mówię o politykach dzisiejszych, którzy i ich sporach. Ale to nawet nie zależy mi na opinii innych, nie tylko tu w Polsce, ale także globalnie, co jest chyba takim większym wstydem, bo wychodzimy z tymi swoimi pomysłami, z tym swoim wycinaniem puszczy na arenę międzynarodową. Ale na przykład, ma pan rację, to jest globalny jakby... Ale jeszcze taka stara Europa, to ona jednak się rządzi innymi kryteriami. Chociaż też, wie pan, ja zawsze bardzo byłem za angielskim sposobem i klasą polityczną, sporu nawet, tak? Naukową i tak dalej, w ogóle obycia, prawda? Ale też, jak ten zaczął do Brexitu kłamstwami przekonywać to społeczeństwo, na drugi dzień się wycofał, że to wszystko było nieprawda, prawda? I zrobił to patrząc prosto w twarz wszystkim. To jest niesamowite, że dzisiaj ludzie mówią... Także to jest chyba globalny też problem. Ale skąd to się wzięło? Ludzie zdziadziali, zgłupieli, czy co? No, bardzo wiele, wie pan, chyba, nie wszystko, ale chyba bardzo wiele, że ten świat wirtualny się tak rozszerzył, że, zaczyna się mieszać świat wirtualny z, z realem. To też powoduje, że taką labilność, mi się wydaje... Względność wszystkiego, tak? Tak, to niech się wydaje, że to jest gra komputerowa. Tak. I pewnie tym widzom też się tak wydaje, że to nie... Chociaż dzisiaj jest taki moment, jak patrzę sobie na różne miejsca sieci, że ludzie... Potem to jest taka wygoda też. Tak, w kłamstwie jest też taka wygoda. Usprawiedliwienia siebie.
Ale rzeczywiście kiedyś było tak, te czasy już pewnie nie wrócą z uwagi na to, że tempo życia się bardzo zmieniło i tempo pracy mediów też, ale że jeżeli podawałeś jakąś informację, to ona musiała mieć co najmniej 3 potwierdzenia w różnych niezależnych tak. źródłach. Dzisiaj podajesz informację, za chwilę ona się okazuje nieprawdziwa, a ty mówisz, a rzeczywiście, no tak, no nieprawda, koniec. No, nie ma żadnej konsekwencji. Takie czasy bez konsekwencji też się pojawiły. Tak, że to jest wszystko... Dawniej to było sprawdzalne. Jakoś, nie? Sprawdzalne, a teraz... I ludzie o tym wiedzą, że nikt tego nie sprawdzi. Więc mogę mówić, co chcę. Że coraz lepiej nam się żyje, bo kto tam sprawdzi? Dochód narodowy, że się zwiększa, bo że sondaże się powiększają, prawda, i tak dalej. To, także... Ale wciąż poniżej 100% poparcia. I to mi... Pan w to wierzy? Tak, no oczywiście. W cóż innego mam podobno, wierzyć? Podobno oni dzwonią tylko do tych, co mają stacjonarne telefony, a to są przeważnie starsi ludzie i ten jakby komu na wierzyć? Komórki zaczęli dzwonić, to mogłoby może by było gorzej, inaczej. No. Myśli pan, że dzisiaj jest czas, kiedy ulica jest w stanie wcześniej niż w momencie wyborów zmienić sobie władzę albo powiedzieć jej bardzo wyraźnie, że im ulicy się pewne rzeczy nie podobają? No, tylko musiałoby być dużo tej ulicy. Dobrze mówi Lech Wałęsa, to musi być 1 000 000, to wtedy ja stanę na czele. Bo inaczej to będzie zawsze, że to są płaceni przez Sorosa i ten... Zwożeni autobusami. Ja widziałem, głównie z Krakowa jechali. Z Małopolski, tak? Bo dostawali kasę, no to wiadomo. O Boże. No a dawniej jak hutnicy przyjeżdżali, to było groźnie, proszę pana. Ale ten, także to musiałoby być tak. To wtedy mieliśmy tego przykłady w ostatnich czasach, że jak tak poszło bardzo ostro, to wtedy... Kroczek do tyłu. No ale widzi pan, wtedy było tak, że dziewczyny chodziło tam, powiedzmy, jak dziewczyny wychodziły na ulicę, no to ktoś zaczynał ich gmerać przy życiu. Dzisiaj się okazuje, że samorządy, które będą płaciły za in vitro, dostaną w ciry i będą płaciły karę. Dzieją się takie rzeczy, że w sumie ta ulica ma dużo możliwych, dużo powodów, żeby wyjść. Ale jakoś ciszę ostatnio. Myśli pan, że oni wrócą? Ci młodzi, to jest którzy takie zmęczenie trochę, takie... władza ma takie metody na przeczekanie. Przeczekajmy ich i to się... Przyjdzie zima, już tak szybko i czasem, nie wyjdą. Czasem im się to udaje. Bo no, to też się nakłada trochę nasza natura polsko-słowiańska, że my nie mamy cierpliwości. My się szybko zniechęcamy. To nie jest takie parcie do końca konsekwentne i jeszcze raz i jeszcze. Nie, za chwilę, a wiesz... Święta idą, zostawcie. Ta raz, a dwa, tak szybko się zniechęcamy, bo w nas jest tak smutek trochę taki zawsze słowiański i a, nie da rady. Zawsze ten pesymistyczny pierwiastek gdzieś niestety w nas zwycięża. Ale co jest fajne, patrząc choćby na przykład na Maćka i jego przyjaciół, rówieśników, kiedy oni idą na manifestacje, wykorzystując nowe media, pokazują, że są, żeby dać temu tłumowi jakieś wsparcie, to mają bardzo, bardzo, bardzo pozytywne komentarze. To się cieszę, wie pan, bo ja zawsze dość z Maćkiem o tym rozmawiam nieraz, że mam wątpliwości, czy artysta jest odpowiednim trybunem i czy mu się wierzy do końca. No tak. To ja po sobie brałem, że... Ja też zawsze właśnie tu mam taki problem trochę z takich wystąpień publicznych, że tak, że mam tę broń, że mogę udawać. No tak. Że zawsze jest takie podejrzenie, czy on to naprawdę, czy... Bo to on umie zagrać przecież wszystko tutaj tego i tak dalej. Tak. I ja wiem, że ja mam taką broń w ręce, że ja potrafię przekonać tłum do idei, które może tak naprawdę sam nie bardzo wierzę. I dlatego jestem bardzo ostrożny. I też Maćkowi mówię, żeby dokładnie oddzielał te granice obywatela od aktora czasem artysty. Zobaczmy fragment filmu, w którym pojawia się pana głos. Pana głos się pojawia. Aha. Bardzo ładnie to będzie widać. Taki, ma pan taki monitorek u siebie, czy nie? No mam, ale tam mam mapę. No właśnie, a my wyrzuciliśmy mapę, i mamy szkórę. I tysiąc innych zapisów, których nie rozumiem, których nawet nie potrafię rozszyfrować. No to Vincent, pokaż się.
Nie rozumiem, po co mam doręczać list od umarłaka. Gdybyś umarł nagle i zostawił list do mnie, to żeby go przeczytać, oddałbym wszystko. Co cię sprowadza do Over? Chcę coś zrobić dla Vincenta. Chce pan rozdrapywać stare rany? W tym domu już się dostatecznie za tym wariatem napłakano. I Danuta Stenka, i Jerzy Sztur między innymi, ładnie narysowany Vincent van Gogh. Tak, tak, to jest dla mnie odkrycie ostatnich miesięcy. Cieszę się, że brałem w tym udział, podkładając głos pod tego listonosza głównego. Bo to jest znowu, miałem takie szczęście, że biorę udział w czymś, co otwiera pewne drzwi kinematografii, możliwościom technicznym. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby żywych aktorów podanimować. Mówię dokładnie podanimować, bo to nie jest całkowita animacja. A jeszcze dodatkowo to wszystko w stylu malarza, o którym jest opowieść. I to jest... I ja się tak cieszę, że oprócz no, tej nowinki technicznej, prawda? Tej nowinki technicznej również jakby możemy oglądać życiorys tego artysty. Bo to jest... To ja jak oglądam taki film, to sobie myślę, jest Bóg. Że to jest niemożliwe, żeby nie było siły, która by obdarzyła człowieka talentem takim talentem, który odkrywa w sobie w dojrzałym wieku. Mało, nie kończy żadnych szkół artystycznych, PWST, ASP, etc., konserwatoriów, aby wyrzucić z siebie to, co go dręczy do, w stosunku do świata. To jest coś, nie, jeszcze nie ma żadnego za to oddźwięku pozytywnego. Jeden obraz za życia sprzedał Bidulek. Jeden obraz. A dzisiaj miliony po... Oj, tak. Ale wszystko po śmierci. Natomiast... I męka tego człowieka samym sobą, ze światem. To jest o wielka opowieść o artyście, o trudzie i o talencie. No i wreszcie to jest też kryminał. No, nareszcie. Cztery osoby podają różne wersje śmierci. I teraz wybierz, co to było. Do dzisiaj jest spór naukowców o Van Gogha, czy to było samobójstwo, czy został zastrzelony. Postrzelony, powiedzmy, i zmarł. Prawda? Także to jest fascynująca opowieść i cieszę się, że mogłem w tym wziąć udział. Podoba mi się to, jak patrzę na pana, że pan się tak fajnie tym zachwyca, jak tak, jak bo chłopiec, wie pan, no. Ja się zawsze zachwycam rzeczą, którą widzę po raz pierwszy. Czyli rzeczą, która się wymyka z wszelkich stereotypów. A film to jest bardzo trudno, bo film jest już tak uwięziony w gatunkach, prawda? Że wymyśleć coś oryginalnego poza stereotypami w sztuce filmowej jest niezwykle trudno. I czasem się to udaje. No cieszę się, że Polacy też w tym wzięli udział, że ta pani, która okazuje się, że to pasją jej życia było, ta nasza pani, która namówiła wszystkich wokoło, żeby taki film zrobić. I no wie pan, to jest znowu nowość, bo to jest, jak jest napis na początku, że 100 malarzy brało udział w malowaniu tych postaci, no to sobie myślę, to jest czegoś takiego w filmie nie było. Rozumiem, że z wielu propozycji... To tak jak w Shreku, jakeśmy byli ze Zbyszkiem Zamachowskim w Cannes, bo zostaliśmy zaproszeni jako jeden z najlepszych wyników frekwencyjnych w Europie, no dzięki trochę nam też. I pan Katzenberg i DreamWorks, wytwórnia, zaprosiła nas do Cannes.
na premierę Shreka 3 i był bankiet na statku ogromnym i pan Katzenberg przedstawia, mówi, to jest reżyser od animacji, to jest reżyser od inscenizacji, to jest reżyser od castingu. Ja mówię, Zbyszek, który to najważniejszy? Kto to jest? No, ja wiem, że Andrzej Wajda, to Andrzej Wajda robi film, no a tu jak się to wszystko zmienia? Bo nie wiadomo, może ten od animacji jest najważniejszy, prawda? No, ale inscenizacja też ważna, no, prawda? Casting, no bardzo, Eddie Murphy i Ed Consortes, prawda? I tak dalej. No więc to, tak się to zmienia. Techniki, film jest bardzo podatny na to. Ale to jest fajne, że wciąż pan nadąża. Że pan wciąż nadąża, że pan nie mówi nie, to nie dla mnie, że pan się daje temu nieść, tej nowoczesności. Jeszcze to był dla mnie jeden z najtrudniejszych dubbingów, bo jakby przeciwko memu amplua zupełnie. Jak ja usłyszałem tego oryginał, sobie myślę, Boże, no przecież to poważny jakiś człowiek, mówi no spokojnie, a nie osiołkiem ze Shreka, przecież nie będę, to dajcie ludzie spokój. Także miałem dość sporo problemów tutaj z tym dubbingiem, żeby się uspokoić, żeby obniżyć tembr głosu, żeby ten, no oczywiście na możliwości dubbingu, bo wie pan, jest tak, że... To już nie jest takie pełni artystyczne zadanie, no bo zawsze jest ten pierwowzór, do którego musisz równać. Ale później myślę, tak jak nawet porównując tego Shreka, w każdym kraju jest jakaś inna wersja. Nie bardzo pozwalają, powiem panu. Siedzi taki facet z Dreamworks i mówi, ja tam chciałem lasnąć coś, a bziuk, osiołkiem, a mówi, o nie, Eddie Murphy tego nie robi. Okay. Uwaga. A liści, jakbyśmy zrobili ten wynik, pierwszego Shreka, to już na drugim dubbingu już go nie było. Oj, to ładne. Panie Jerzy, pojeździłbym jeszcze z panem ze 100 godzin. A mi się bardzo miło jeździ. Bardzo dziękuję. I pierwszy raz siedzę w tym aucie na siedzeniu pasażera. Bardzo miło. Wszystko. Pan to ma dobrą robotę, bo ja lubię autem jeździć. Wie pan? No, ja uwielbiam też. Jakbym ja jeszcze mógł w aucie coś recytować i przez kamerkę gdzieś do teatru, żeby to szło, by było fantastyczne. Ale możemy to załatwić jakoś. To by było fantastyczne. Kontrabasistem sobie to mówił. A wie pan, że myśmy się... Może to na koniec to opowiem. Pan powiedział o autorytetach i tak dalej. Ja miałem chyba 16 lat. Pan przyjechał do Dzierżoniowa z kontrabasistą. Poszedł do wojewódzkiej... Dzierżoniów, na Dolnym Śląsku. A ja zaczynałem pracę w Radiu Sudety i pomyślałem sobie, że jak przyjeżdża Sztur, no to przecież ja mogę z nim porozmawiać. Wiadomo, że się zgodzi, prawda? I poszedłem i na bezczela, że tak powiem, zapukałem do pana do garderoby w czasie, kiedy pan chciał być sam i mówię, dzień dobry, nazywam się tak i tak, mam tyle i tyle lat, chciałem coś nagrać. Pan popatrzył na mnie z politowaniem, mówi, mój syn ma tyle lat, co ty, przyjdź do mnie za 2 godziny, to pogadamy. I pogadaliśmy. I to była pierwsza moja rozmowa z panem. Widzi pan, to pamięta, ja to nie bardzo... Nie dziwię się, ale bardzo panu za tamtą sytuację dziękuję. Po tym spektaklu to przez godzinę to jestem w ogóle do tyłu. Ale cudna rzecz i doświadczenie też niesamowite. Dziękuję za wtedy i dziękuję za teraz. Wszystkiego dobrego, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego. A z tymi kamerami się odezwiemy, dobrze? Bez czasu. Teatr live, Sztur z samochodu. Tak, to by było wygodnie. Kłaniam się. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A wtedy musielibyśmy do Krakowa pojechać. To damy radę. Wszystkiego dobrego, ukłaniam.